W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, post, Wielki Post nieubłaganie przemija ten czas nawrócenia, który Kościół nam daje i wzywa nas do pokuty, mija i warto w tym momencie zastanowić się, jak jest z naszą pokutą, czy ten czas Wielkiego Postu jest rzeczywiście dla nas czasem pokuty, czy też nie. Cnota pokuty, która jest nam bardzo potrzebna, jest tą cnotą, oczywiście takim poruszeniem w porządku nadprzyrodzonym, która kieruje wolę człowieka po to, aby naprawił obrazę Boga. Ten człowiek, który z grzechem obraził Boga, chce tę obrazę naprawić. I temu towarzyszy decyzja zadośćuczynienia. Tego, aby z własnej woli zadośćuczynić sprawiedliwości Boga w celu otrzymania przebaczenia. Ta cnota pokuty prawdziwa zawiera w sobie wszystkie trzy cnoty boskie. No bo ten, kto pokutuje, wierzy w mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa, która czyni odpuszczenie grzechów w ogóle możliwym. Bo przecież gdyby nie męka Pana Jezusa, to nie byłoby żadnego odpuszczenia grzechów. Człowiek, który pokutuje, ma nadzieję uzyskania upragnionego przebaczenia. No i człowiek pokutujący miłuje Boga. Ta miłość Boga objawia się poprzez nienawiść do grzechu i do wad, które Boga godnego miłości obrażają. Ta cnota pokuty jest nam bardzo potrzebna przede wszystkim podczas przyjmowania sakramentu pokuty. Z tą cnotą jest związany właśnie nieodłącznie ten sakrament, który Pan nasz Jezus Chrystus ustanowił, aby przywrócić do życia łaską człowieka, który miał nieszczęście stracić łaskę uświęcającą otrzymaną na chrzcie świętym. Zatem wielka powinna być nasza wdzięczność wobec Pana Jezusa, który ten sakrament ustanowił z wielkiej miłości do nas, gdyż ten sakrament przebacza wszystkie grzechy, które człowiek może mieć na sumieniu, a jeżeli chodzi o grzechy śmiertelne, no to jest to jedyna droga uzyskania przebaczenia, jedyna, można powiedzieć, ostatnia deska ratunku dla grzesznika, gdyż bez tego sakramentu przebaczenia grzechu śmiertelnego uzyskać nie można. Nawet jeżeli ktoś nie miałby możliwości przystąpić do tego sakramentu, no to wymagany jest wtedy doskonały żal za grzechy i połączony z wolą przystąpienia do tego sakramentu jak najszybciej to tylko możliwe, czy jeżeli to będzie możliwe. Zatem to jest no, poza taką sytuacją nadzwyczajną, kiedy nie mamy możliwości przystąpić do sakramentu pokuty, to właśnie ten sakrament jest jedyną drogą uzyskania przebaczenia i przebaczenia grzechu śmiertelnego. Biorąc pod uwagę słabość naszej natury, tej słabości jesteśmy świadomi, powinniśmy być tym bardziej wdzięczni Panu Jezusowi za ten sakrament, no bo w przeciwnym razie, zwróćmy uwagę, gdyby Pan Jezus nie ustanowił tego sakramentu, a po chrzcie mielibyśmy nieszczęście popełnić choćby jeden grzech śmiertelny, no to nieuchronnie bylibyśmy skazani na wieczne potępienie. Nasze życie byłoby takim pełnym rozpaczy, beznadziejnym oczekiwaniem tylko na wyrok wiecznego potępienia i później wieczne potępienie w piekle. Tymczasem Pan Jezus właśnie dla tych, którzy po chrzcie mieli nieszczęście popełnić grzech śmiertelny, ustanowił ten sakrament i to nie tylko tak, że możemy jeden raz to przebaczenie uzyskać, ale Pan Jezus nie chciał ustanawiać żadnej granicy, żadnego ograniczenia w przystępowaniu do tego sakramentu, bylebyśmy tylko oczywiście przystępowali do tego sakramentu w duchu pokuty, bylebyśmy tylko nie używali tego sakramentu w taki sposób nonszalancki,
taki, że po prostu grzeszymy zuchwale i później myślimy sobie, że przecież znowu będę mógł się wyspowiadać jeden, drugi, dziesiąty raz z tych samych grzechów. No taka postawa oczywiście to nie jest postawa pokuty prawdziwej, taka postawa jest obca duchowi pokuty i dlatego taka spowiedź wówczas liche przynosi owoce. Tym bardziej powinniśmy być wdzięczni Panu Bogu za ten sakrament, gdyż on nieodwołalnie niszczy to zło, które jest w grzeszniku. Cóż to znaczy? To znaczy zło jako takie i na zawsze. Znaczy to, że Bóg już nigdy nie będzie nam tego zła przypisywał. Tak jakby popada to zło zupełnie w zapomnienie, jest zniszczone. To znaczy nie będzie nam go przypominał jako takiego, ani nawet jako przebaczonego. To znaczy nie jest w przypadku Pana Boga tak, jak to czasami bywa w stosunkach ludzkich. Kiedy ktoś przebaczy jakąś winę i niby ona jest przebaczona, ale kiedy tenże winowajca znowu jakoś tam obrazi, no to wtedy ten wyciąga mu jeszcze te dawne winy, przypomina mu je i niby wcześniej je wybaczył, a jednak w okolicznościach trudnych wyciąga te zaszłości. No to jest wielkie nieszczęście i to oznaczało, że tego prawdziwego przebaczenia tam nie było. Tak czy owak w przypadku Pana Boga czegoś takiego nie ma. Winy raz przebaczone w sakramencie pokuty, do nich Pan Bóg już nie wraca. Już to zło jest zupełnie zniszczone i nigdy Pan Bóg tego zła nie będzie nam już zarzucał. Wiemy dobrze, że grzesząc ciężko tracimy, oprócz łaski uświęcającej, tracimy też wszystkie dotychczas zdobyte zasługi. No i później w stanie grzechu śmiertelnego też oczywiście żadnych zasług na życie wieczne zdobywać nie możemy. Tym bardziej powinniśmy być wdzięczni Panu Jezusowi za ustanowienie sakramentu pokuty, gdyż ten sakrament ma moc także przywrócić nam to dobro, które utraciliśmy poprzez grzech śmiertelny. Ważna jest jednak nasza dyspozycja. Powinniśmy pamiętać, że te zasługi w sakramencie pokuty, te dawne zasługi utracone przez grzech śmiertelny w sakramencie pokuty odżywają niejako, ale tylko odpowiednio do jakości naszej dyspozycji, a zatem powinniśmy dbać o to właśnie, aby do tego sakramentu przystępować z jak najgłębszą skruchą, z jak najlepszym przygotowaniem, jak najstaranniej i przygotowywać ten sakrament, jak najstaranniej go odbywać i jak najstaranniej zadośćczynić za grzechy po spowiedzi, tak jak nam to kapłan nakaże. Te trzy akty penitenta są bardzo ważne i od ich jakości zależą owoce, jakie ten sakrament dla nas przyniesie. Oczywiście samo przebaczenie grzechów następuje, jeżeli mamy skruchę, czy przynajmniej niedoskonały żal za grzechy i grzechy przynajmniej ciężkie wyznamy co do rodzaju i liczby i niezbędnych okoliczności, no to jednak im głębsza nasza skrucha, im staranniejsze nasze przygotowanie i wyznanie grzechów, nie chodzi oczywiście o popadanie w skrupuły w czasie spowiedzi, chodzi po prostu o szczere i dokładne wyznanie grzechów po imieniu i staranne wykonanie zadośćuczynienia, tym większe owoce ta spowiedź nam przyniesie. A zatem ilekroć mamy nieszczęście popełnić grzech śmiertelny, powinniśmy biec do spowiedzi, ufnie i bez zwłoki przystępować do tego sakramentu, jak najszybciej to możliwe, oczywiście nie zaniedbując tego wspomnianego należytego przygotowania i pamiętając i unikając tego już wspomnianego nonszalanckiego nadużywania Bożego miłosierdzia. Powinniśmy pamiętać, że po otrzymaniu rozgrzeszenia, jeżeli po otrzymaniu rozgrzeszenia z grzechów ciężkich popadamy znowu w te same lub inne grzechy ciężkie, no to ten grzech kolejny jest jeszcze gorszy niż poprzedni. Stan naszej duszy jest jeszcze gorszy niż poprzednio. Nie dlatego, że Pan Bóg przywraca jakby te grzechy, czy wraca do nich, nie, to już ustaliliśmy, ale dlatego, że ponowny upadek zawiera w sobie, sam w sobie taki ponowny upadek zawiera no wielką niewdzięczność wobec dobroci Pana Boga i wielką pogardę dla
Boga, który zechciał nam przebaczyć, zechciał nam taką straszliwą obrazę odpuścić. No i także ci, którzy nie mają na sumieniu grzechu śmiertelnego, również mogą i powinni ochoczo do tego sakramentu przystępować, bo chociaż nie jest on dla nich ściśle niezbędny, ściśle konieczny, to stanowi i dla nich wielką wartość, nieocenioną pomoc, bo gładzi wszystkie grzechy przeszłe, nawet jeśli się miało jakieś grzechy śmiertelne, co do których nie było świadomości, czy popełniliśmy jakieś grzechy śmiertelne zupełnie zapomniane przez nas. One oczywiście nie ma mowy o jakiejś nieważnej spowiedzi, jeżeli zapomnieliśmy o czymś. Natomiast kiedy wyznajemy nawet grzechy powszednie, to wszystkie nasze przeszłe grzechy są przebaczone. No a ponadto taka spowiedź z pobożności pomaga oczyszczać się lepiej z grzechów powszednich, pomaga lepiej zabezpieczyć się przed nimi poprzez wzrost łaski, który ten sakrament daje. Ten sakrament daje szczególną łaskę sakramentalną, wzmacnia naszą wolę do walki z grzechem, do walki z pokusami, a zatem warto z tego sakramentu gorliwie, ochoczo, często korzystać, zwłaszcza w tym czasie Wielkiego Postu, dobrze spowiedź przygotować i przed świętami wielkanocnymi odbyć. A zatem dla każdego, drodzy wierni, ten sakrament przynosi błogosławione owoce, jeśli jest dobrze przyjęty. Wiele, jak zauważyliśmy, zależy w tym sakramencie od nas, a zatem starajmy się, jeśli chodzi o to, co od nas zależy, czynić to jak najstaranniej, jak najlepiej, aby te wszystkie błogosławione owoce zbierać, aby wieść życie coraz bardziej świątobliwe, aby nasze życie coraz większą chwałę Panu Bogu przynosiło. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.